Masz akurat kiepski dzień, opadasz z sił, i generalnie masz wszystkiego dość, i wszystko jest nie tak jak trzeba. Jeżeli tak jest, a tak bywa, to dzisiaj mam dla Ciebie pięć zdań, które myślę, że pomogą zobaczyć Ci siebie oraz swoją sytuację w trochę lepszym świetle. Zapraszam. Dobra, to nie czekając na nic, po prostu przechodzimy do wyliczanki dzisiejszej. Punkt numer jeden. Tak, to jest naprawdę trudne. Czasami, kiedy tak bardzo staramy się, żeby wszystko nam wyszło i żeby dobrze się czuć, i żeby spełniać wymogi naszego bardzo wymagającego życia współczesnego, Możemy się troszeczkę zagal zagalopować i myśleć, że wszystko może, możemy, wszystko zależy od nas, wszystko pozostaje pod naszą kontrolą i wszystko się da. Otóż w takim myśleniu ono oczywiście może Ci pomagać, ale to myślenie na dłuższą metę też w pewien sposób jakby pozbawia nas ymm, pamięci o tym, że najprawdopodobniej to co robisz. I ten dzisiejszy twój dzień po prostu był trudny. Te nasze wymogi i cele i oczekiwania względem tego, jaki ten dzień powinien być i jak ja chcę, żeby on przebiegał, może, mogą po prostu przysłaniać nam tak, taki fakt, taką obiektywną prawdę, która brzmi, to jest trudne. I to nie, jest jakaś, to nie jest jakieś optymistyczne hasło, które mm, możemy sobie powtarzać. o, to jest łatwe to dla mnie łatwe. To... Nie, to jest coś przeciwnego. My przyznajemy, że to, co robimy i to, co staramy się, żeby nam wyszło, jest trudne. I paradoksalnie to wcale nie musi nas przybijać i przygnębiać, a wręcz przeciwnie, może nam pomóc. Bo takie przypomnienie sobie, że ja się staram, owszem, i robię. I, i, I na przykład mi to dzisiaj nie wyszło tak, jak chciałam. Takie przypomnienie sobie, ale to, co ja robię, to jest trudne, daje mi pozwolenie na to, że czasami coś może mi nie pójść. Jeżeli robisz coś trudnego, to po prostu siłą rzeczy nie zawsze robienie trudnych mm, zadań, wykonywanie trudnych zadań. Udaje się, dlaczego? Bo one są trudne. Robienie trudnych rzeczy jest trudne. I jakkolwiek, by Twoje oczekiwania były wysokie, jakkolwiek cele by były bardzo ambitne, i nawet wtedy, kiedy tryskasz energię i siłami, to nadal zadanie trudne jest nadal trudne. Dlatego czasami warto sobie przypomnieć, że okej, okay, nie wyszło mi. Nie poszło mi opadam z sił, mam wszystkiego dość. Ale przypomnij sobie, że to się nie dzieje od tak. To nie jest twój kaprys. Fakty są takie, że to, co postawiłaś przed sobą, jest trudnym zadaniem. A zatem masz prawo do tego, żeby się zmęczyć, żeby ci czasami coś nie poszło, i żeby zaliczać trudniejsze dni w wielkim, długim procesie, jakim jest. Wykonywanie trudnych zadań i robienie trudnych rzeczy. Także to jest wstęp. Punkt numer dwa. Nie ma nic złego w tym, że czuję się źle. Na pewno spotkałeś czy spotkałaś się z takim określeniem jak negatywna lub pozytywne emocje. Ja też używam tej nomenklatury. I ona jest funkcjonalna i ja absolutnie nigdy nie walczę z nią. To jest coś, co bardzo szybko. Odbiorca jest w stanie zrozumieć, o co mi chodzi, ale jednocześnie oczywiście, że jest, ma swoje wady i nie jest y, dokładna, dlatego że y, jakby kusi nas, żeby określenie negatywne przyjąć jako złe. Jeżeli mówię negatywne emocje, czyli na przykład przeżyłam dzisiaj negatywne emocje, to znaczy, że coś się dzieje źle. Że to są złe emocje, że ja nie powinnam ich czuć i że generalnie no, no nie ma na nie miejsca, bo to jest coś złego. Dlaczego mam robić miejsce na, na coś złego? Natomiast z drugiej strony, jeżeli przeżywam pozytywne emocje, to wszystko jest dobrze, wszystko dobrze się dzieje, wszystko jest dobrze ze mną, a więc tak, tak, róbmy na to przestrzeń. No to jest tylko i wyłącznie nomenklatura. I to, że czujesz się źle, przeżywasz negatywne emocje, to absolutnie nie jest nic złego, to jest coś całkowicie naturalnego. Ludzie nie są w stanie ciągle się cieszyć i ciągle tylko klaskać z radości. Każda emocja jest bardzo ważną informacją, każda emocja jest rozwojowa i każda emocja jest też warta zrozumienia. Nie ma podziału moralnie słuszne, niemoralnie, moralnie słuszne albo te złe, te dobre. Nie, jest tylko taki podział który generalnie na nawiązuje, podział typu pozytywne, negatywne, który generalnie nawiązuje do tego, że jedne je odczuwamy w sposób trochę nieprzyjemny lub bardziej nieprzyjemny, a drugie w troszkę bardziej przyjemny. I niektórzy będą walczyć o to, żeby nie nazywać pozytywne negatywne, ale walczyć o to, żeby nazywać je przyjemnymi, nieprzyjemnymi. Szczerze, ja nie jestem za tą walką. Moim, mojej ocenie jednak nomenklatura pozytywne, negatywne emocje nie jest aż taka zła. Jest drogą na skróty, ym, dzięki której szybko rozumiemy siebie, co mamy na myśli. Natomiast jeżeli nazwę swoje emocje nieprzyjemnymi, to wcale to mnie nie zachęca, żeby je odczuwać. <grywka> ja nie chcę odczuwać czegoś negatywnego, ale i też nieprzyjemnego. Coś, co jest nieprzyjemne, nadal mnie nie zachęca do tego, żebym przyjęła z otwartymi ramionami to coś. I do mnie ta nomenklatura nie przemawia i oczywiście nie mówię, że to jest zła. Jeżeli tobie pomaga, fantastycznie używaj jej. Ale jakkolwiek byś nie nazywał swoje emocje i swoje stany no pozytywne, negatywne, przyjemne, nieprzyjemne, to wiedz, że one jedynie w całości tworzą mm, nasze doświadczenia. One jedna, na jedne i na drugie musi zaistnieć przestrzeń, jakkolwiek je nie nazywamy. I żadna z emocji nie sprawia, że jesteś złym człowiekiem. To, że w kiepski dzień czujesz się kiepsko. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że jesteś człowiekiem, a nie, że jesteś złym człowiekiem, albo że dzieje się coś fatalnego. Na skutek fatalnych przeżyć, na skutek nieprzyjemnych sytuacji, będziemy czuć się nieprzyjemnie. Na skutek negatywnych wydarzeń, będziemy czuć negatywne emocje. To jest całkowicie logiczne i po prostu tak z nami jest. Natomiast to, że czujesz się gorzej niż wczoraj, nie dowodzi temu, że coś jest z Tobą źle. Nie. To dowodzi tylko temu, że jesteś istotą, która odczuwa. I to odczuwa całe spektrum. I badania wykazują jednoznacznie to, że jeżeli przymuszamy siebie do odczuwania tylko pozytywnych emocji, zakazujemy sobie negatywnych, to wychodzimy na tym o wiele gorzej niż um, kierując się postawą akceptującą wobec całego spektrum emocji. Wobec tych z plusem i z minusem. Punkt numer trzy. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Wtedy, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji, kiedy mamy jakiś problem i przeżywamy bardzo nieprzyjemne emocje i trudne chwile, jest pewien, pewien taki trik, taka sztuczka, którą nam robi nasz własny umysł. Ponieważ te wszystkie trudne chwile są super uniwersalne, to znaczy, że dotyczą wszystkich ludzi na świecie, tak jak i są nas już miliardy, tak miliardy ludzi przeżywają codziennie trudniejsze chwile, chwile i swoje upadki, porażki, błędy itd, i tak dalej. Tak, może nie wszyscy, ale większość, zdecydowana większość nas w tych właśnie chwilach. Uważa, że tylko ja tak mam. Tylko my tak mamy, tylko ja, ja tak mam, wszyscy mają lżej, wszystkim jakoś wszystko lepiej idzie i się bardziej układa, a mi ciągle wiatr wieje w oczy. I to jest taka sztuczka, która właśnie um, prezentuje nasz własny umysł, nam i um, przez to tak jakby separuje nas od reszty świata. I nie dość, że cierpimy, i nie dość, że jest nam ciężko, że jest nam trudno, to jednocześnie myślimy, że my jesteśmy gdzieś tu z tymi swoimi problemami sami, bo cały świat hula i bawi się na jakiejś wiecznej imprezie, gdzie się wszystko udaje, i jest cudownie. Warto sobie przypomnieć, że to jest złudzenie. To jest coś, na co próbuje nabrać nas, nasz własny umysł. Tak nie jest. Możesz sobie to przypomnieć za pomocą tego, że pomyśleć, że nie jestem sam. To nie służy temu, żeby się porównywać do innych ludzi, patrzeć, czy oni mają lepiej, czy gorzej. Ale do tego, żeby sobie przypomnieć o własnym człowieczeństwie i o tym, że po prostu tak bywa, że życie jest rollercoasterem. I raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz jest dołek, raz jest wzlot. I i wszyscy jadą, Nawet wszyscy jadą na tej kolejce. Nie jesteś sam, i nie jesteś sama w tym, chociaż możliwe, że Twoje myśli Ci tak podpowiadają. W tym momencie, w tej kwestii nie ufaj im. Punkt numer cztery. Chcę zobaczyć, chcę spróbować. Wtedy, kiedy jest trudno i wtedy, kiedy przychodzi jakaś porażka w Twoich staraniach do dojścia do jakiegoś celu, kiedy coś ci po prostu nie idzie tak, jak chcesz, to czasami na skutek negatywnych emocji, negatywnych myśli, stajemy się coraz bliżsi rezygnacji. I to może też odbywać się w takich czarno-białych barwach, że Tyle próbowałem, nic nie wyszło. Wszystko jest nie tak, rezygnuję. Tak, to jest taka, taka, taki, taka dyskusja ze sobą, która opiera się generalnie na argumencie wszystko albo nic. I nie ma w niej takiej pośredniej przestrzeni. I ja bym chciała, żeby, żebyś właśnie sobie przypomniała lub przypomniał o istnieniu tej pośredniej przestrzeni. Okej. Okay. Czas na rzucenie wszystkiego jeszcze będzie. On zawsze, zawsze jest taki moment. Ale zanim to zrobisz, zanim zrezygnujesz i zaufasz tym swoim podpowiedziom, które nie są zbyt obiektywne, ponieważ dzisiaj masz trudny dzień, to powiedz do siebie chcę spróbować. Nie po to, żeby mówić sobie okej, okay, to teraz już na pewno tak się wezmę za siebie, że na pewno mi wyjdzie. Nie. Po prostu chcę zobaczyć, co będzie dalej. W ten sposób uruchamiasz takie pozwolenie w sobie na to, że jest metoda prób i błędów, tak? Czyli też czasami może mi się powieść, a czasami nie, ale spróbuję. Jest to metoda błędów, owszem, ale także prób, czyli próbowania tego i po prostu takiego włączenia ciekawości. Co będzie dalej? Zobaczę, co będzie dalej. Okej, okay, może mi nie wyjdzie... Nie było idealnie do tej pory i być może, a raczej z pewnością, nie będzie też idealnie dalej, ale chcę zobaczyć, jak to się dalej potoczy, do czego to dalej doprowadza i włączyć taką ciekawość. Ciekawość jest tą przestrzenią, właśnie gdzie nie ma czarno-białych wizji, jest tylko takie pragnienie zobaczenia, jak to dalej się ułoży. Ciekawość też skupia nas na tu i teraz. Ponieważ może, ponieważ odbiera nam właśnie te narzędzie, że tylko i wyłącznie uda się, albo tylko i wyłącznie się nie uda, to troszeczkę nam w ogóle schodzi z y, horyzontu. To, co się pojawia, to, to ciekawość i, to, i ta chęć Okej, okay, to ja spróbuję. Zobaczymy, co będzie. I to tylko tyle. Tak? Więcej od, od siebie na pewno nie wymagaj w trudny dzień. A tak na marginesie to najlepiej w ogóle nie podejmować jakichś ważnych decyzji wtedy, kiedy masz trudny dzień i bardzo dużo negatywnych myśli i emocji. Wystarczy powiedzieć sobie dobra, to ja spróbuję. Spróbuję wstać. Wstać, wstać jutro i spróbuję coś tam zrobić innego, tak? Coś nowego. Jakiś jeden malutki kroczek do przodu. Tylko tyle. To jest... Ym, Pozycja, która nas odstresowuje, zdejmuje z nas ciężar tych wizji, że musi być, musi, mi iść, musi mi iść, musi mi wejść idealnie. Albo ciężar rezygnacji. Wszystko jest nie tak, wszystko, wszystko jest straszne. Także zachęcam do mówienia sobie: Spróbuję, spróbuję jeszcze tego. Chcę zobaczyć, jestem ciekawa, jak to pójdzie. I ostatni punkt, punkt numer 5. Nie musi być idealnie. I to jest ostatnie zdanie, które Ci proponuję sobie powiedzieć, jeżeli akurat dzisiaj dopadło Cię złe samopoczucie i generalnie same, same jakieś trudności. Nie musi być idealnie. To, co robisz, nie musi być idealne. Twoje relacje nie muszą być idealne. Ty i Twoja postawa, Twoje reakcje, Twoje decyzje nie muszą być idealne. To jest, myślę, samo w sobie bardzo pomocne zdanie, które warto do siebie powtarzać wtedy, kiedy masz kiepski dzień i wtedy, kiedy masz fantastyczny dzień. Ono otwiera drzwi do współczucia sobie, do autoempatii, do cierpliwości, do takiej pokory i życia w większej bliskości z naturą człowieka, która nie jest idealna. Więc przypominaj sobie, nie musi być idealnie. Mam nadzieję, że któreś z tych zdań dzisiaj ci pomogło, właśnie wtedy, kiedy, kiedy zaliczasz ten, ten gorszy dzień. Daj mi znać w komentarzu, czy masz swoje własne jakieś przesłania, czy też wiadomości, które lubisz do siebie wysłać, właśnie wtedy, kiedy jest kiepsko i które pomagają ci troszeczkę złapać równowagę. Podziel się nimi w komentarzu, będę bardzo niecierpliwie na to czekać. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.